ananasowa salsa. Więc tak, mieszamy ananasa, mango, pomidorki, teraz do soku z cytryny dodamy sok z limonki, cukier, tabasco i sól. I całą tutaj zawartość dokładnie mieszamy. Kiedy cukier się już rozpuści, zalewamy sosem owoce. I tak oto przygotowane owocki wstawiamy na pół godziny do lodóweczki. Makaron przygotowujemy według przepisu na opakowaniu. Do makaroniku ugotowanego już wrzucamy warzywka i wszystko razem dokładnie mieszamy. Olej mieszamy z sosem sojowym. Jeszcze raz wszystko dokładnie mieszamy. A oto sałatka będzie doskonale pasowała do naszego pikantnego grilla. A oto gwóźdź programu, polędwica Blackened, która marynowała się w oliwie, winie, liść laurowy, tymianek i czosnek. Prawy wysypujemy na deskę. Pieprz. Sól morska. Mieszamy z widelcem. I następnie w przyprawach ze wszystkich stron obtaczamy naszą polędwicę. Marynatę przelewamy do naczynia z dziobkiem. Przyda nam się podczas grillowania. Mięsko już gotowe. Możemy rozpalać grilla. O, nareszcie. No, jesteśmy w plenerze i mięsko ląduje na grillu. Z naszą polędwicą, kiełbaski chorizo, dodadzą odrobinę niezbędnego tłuszczyku na węgle. I teraz pozostaje tylko czekać. Tak. Zaraz wszyscy sąsiedzi wynurzą się z domu. No, też mi się tak wydaje. Oto gotowe mięsko. Czas grillowania takiej polędwicy to około 7 minut z każdej strony. Oto nasza pikantna uczta grillowa, polędwica Blackened i pasujące dodatki. Smacznego!